Wieje silny wiatr dzisiaj, zbliżają się wybory, akcja Obudź się. I takie moje pytanie, czy po tym wietrze faktycznie w tej Unii trochę tam przewietrzy, może niektórych doda, niektórych ujmie, jak sądzi pan kogo? Na poziomie europejskim czy w kraju? Na poziomie europejskim. Myślę, że na poziomie europejskim, ale w głównym sensie tutaj. Bloków politycznych, tam w Europie. No ja myślę, że tam w Europie to wiemy, że będzie pewien wzrost partii eurosceptycznych. To jest bardzo groźne z punktu widzenia... Nie będzie lekko. Będzie bardzo groźne z punktu widzenia interesów narodowych Polski. No, jak osoby, które uważają, że nie powinno się inwestować w rozwój takich krajów jak Polska, dojdą do głosu, czy dostaną lepsze wyniki w takich krajach jak Holandia, Francja, czy Wielka Brytania, czy może nawet w Niemczech, no to dla Polski nie jest dobre. Dlatego tym bardziej jest ważne, aby partie proeuropejskie miały dobry wynik w takich krajach jak Polska, które na tej Unii no, ewidentnie korzystają. I wszyscy wiemy, że żaden kraj w historii Unii Europejskiej nie korzystał tak bardzo na środkach unijnych jak Polska w tych ostatnich 6 latach. Ja zadam panu takie nietypowe pytanie. Myślę, że się trochę pan zdziwi. Niestandardowe, a może też i kluczowe. Bo wszyscy mówią, co zrobimy dla Polski, a co możemy zrobić w ramach struktur Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim dla Europy. No więc bardzo słusznie, bo interesy Polski są ściśle związane z interesami Europy. Przecież jeżeli było trudno w ciągu ostatnich 3 lat, to jest także dlatego, że strefa euro przeżywała kryzys i to się na nas odbiło. Może mieliśmy najlepsze wyniki w całej Europie w tym okresie 6-letnim, ale byłyby jeszcze lepsze i w odczuwalny sposób dla ludzi, także w takim mieście jak Grudziądz, gdyby strefa, w strefie euro nie było tych problemów. Na pewno miałem dzisiaj rozmowę dość długą z przedsiębiorcami grudziąckimi i muszę powiedzieć, że dzięki dokończeniu autostrady sytuacja, jeśli chodzi o miejsca pracy w Grudziądzu, powinna się w ciągu następnych kilku lat bardzo znacząco poprawić. I to pokazuje, i ta autostrada, no nie łudźmy się, jest dzięki, ona istnieje dzięki środkom unijnym. I to pokazuje, jak Europa może nam tutaj bardzo konkretnie w Grudziądzu pomóc z najważniejszym problemem, jakim jest rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.